Państwa, studio w Poznaniu, doktor Anna Malinowska. No co ona tu powie? Radio Conchita. Ponieważ ja pochodzę z Poznania, to tak uwielbiam ten Poznań, ale marzę o Ameryce Białystok, o powietrzu świeżym, bo to wszędzie tu nasadzki śmierdzi, tu wyje, karetki pogotowia. Proszę Państwa, też nie ma standardów życia, bo to jest jak na wojnie. Karetka pogotowia jeździ. U nas jak te opracowania były u Świadków Jehowy, że jest kilka takich szpitali w świecie, nawet kilkanaście, nawet kilkadziesiąt, gdzie przeprowadza się operacje bez krwi. I tam bardzo chętnie zlatują się ludzie, którzy wcale nie są Świadkami Jehowy, ale którzy sobie nie życzą krwi. No i teraz, proszę Państwa, na życzenie. A tutaj to wiesz, ci coś wpakują, człowiek nieświadomy. Nawet taka Bogusia z Ochoty opowiadała, że wyrwała, jak się obudziła, wyrwała igły, które dostarczały do niej krew przez żyłami. Coś okropnego. Na chama, na siłę. Także my mamy jakieś prawo mieć względem własnej osoby, nawet wtedy, kiedy jesteśmy nieprzytomne. Newskiego w Łódź. 1919 rok. W Poznaniu zakończono budowę pociągu podzemnego Danuta. 1921 rok. Konsekracja bezeniki na Świętego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Państwo słyszycie. Czas budowy portu w Gdyni. 1932 rok. Wówczas 29 maja został założony Instytut Radowy imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Obecnie Centrum Onkologii Instytut imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 1943 rok. W wojnach warszawskiego getta Niemcy rozstrzeli około 530 więźniów Pawiaka. 1974 rok. Sejm PRL przyjął ustawę o przekazywaniu państwu indywidualnych gospodarstw rolnych w zamian za dożywotnią rentę. To jest taka 1993 rok, że Polska to niekoniecznie jest tak, że jeden przedstawiciele innej rasy wyglądają w meczu tak samo czy podobnie dla nas, ale podobnie jest w przypadku były to języka, którego nie znamy, czy kategorii produktów, których nie znamy, czy w końcu grupy tak społecznej, czyli powiedzmy z perspektywy eleganckiej limuzyny, wszyscy biedacy siedzący odjęci kocami pod bankomatami wyglądają tak samo. Dokładnie tak, i to jest bardzo ważne. Istnieją badania z m.in. 2008 roku. W dniu dzisiejszym przypada również dzień przedstawiciele klasy weterana działań poza granicą państwa. Ludzie siedzą pod bankomatami, żeby nie powiedzieć, że ludzie siedzą pod kościołami rzymskokatolickimi, czyli pod kościołem rzymskokatolickim. Nie ma niestety tu cerkwi i nic nie przechytrzy. Przechodzimy dalej. Dzień dzisiejszy to również dzień, w którym swoje imieniny obchodzą osoby noszące następujące imiona: Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Maksym, Maksymina, Piotr, Rajmunda, Stefan, Urszula i Wilhelm. Serdeczne pozdrowienia i życzenia dla dzisiejszych solenizantów, również jubilatów. Do tych pozdrowień chcemy także dołączyć osoby, które wspierają Radio Maryję, dzieło przy niej powstałe. Za to wsparcie z serca dziękujemy. Naszą wdzięczność składamy na ręce ofiarodawców w sprawie pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Boszkowie, a są Zinu, Pani Ziemia Władysława, Pani Maria Daciuk, Pani Anna Myszka, Pani Maria Wilkowska, Pani
ale także Śliska, Urszula Woźniak-Panianna, Antoszek, Pani Teresa, Mikajło, Pani Irena Jankowska-Panianna, Hamel, Pani Bogusława, Mojchorzuk, Pani Elżbieta, Córa oraz Pani Anna Wacławik. To jest taka manipulacja żydowska, no bo oni chcą się do kościoła katolickiego podlizać troszeczkę, no ale tutaj kościół katolicki a cerkiew to nie ma nic wspólnego. Także jest linia myśli i koniec. Systematyczną spekcję, bo tylko w ten sposób Radio Maria działa przy nim podstawy. Radio obrotowe, latające. A rozwijać. Do wszystkich sądnych kandydatów dzisiejszego dnia, także... Szendowyskie koncita. ...osób, które wspierają Radio Maria działa przy nim powstałe. Serdeczne pozdrowienia pamięci również od Iterna. Innej razy. A także upomnienie muzyczne. Do który czeka. Będę i Jan Wojtak. Zależy, czy to wszystko będzie istniało. Jest to takie pewne.
słuchasz, patrzysz, jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła. Będziesz systematycznie. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BPSA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Na zegarach 30 minut po północy. Niech serdeczne pozdrowienia popłyną dla wszystkich radiosłuchaczy, którzy wraz z nami tej nocy trwają. Zapraszam do wspólnego dzielenia się na Radio Maryja na temat, który chcemy podjąć podczas dzisiejszego naszego nocnego spotkania. Dzień wczorajszy, 28 maja, to dzień, w którym przypadła 36. rocznica śmierci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Pewnie wielu spośród naszych radiosłuchaczy doskonale pamięta postać księdza kardynała. Być może są z nami radiosłuchacze, którzy mieli tę możliwość spotkać się osobiście z księdzem kardynałem, ale pewnie i sporo spośród nas pamięta różnego rodzaju wypowiedzi, naukę, postać, osobę księdza Stefana Wyszyńskiego. Chcemy podczas dzisiejszej nocnej audycji powrócić do jego osoby. Wiemy, jak wielki wpływ miał na naszą ojczyznę. Nasza ojczyzna była bowiem pomocna, a jak również wielki wpływ miał na obecnie świętego Jana Pawła II. Chcemy podczas dzisiejszej audycji przyjrzeć się jego historii życia, prześledzić poszczególne momenty z tego życia, przynajmniej tak z grubsza prześledzić te poszczególne etapy, tak aby nie zapomnieć tej postaci, aby ona była nieustannie żywa, aby też nasza modlitwa towarzyszyła tej postaci księdza kardynała, aby również nasza modlitwa wynosiła potrzebne łaski cuda do tego, aby mogli w końcu cieszyć się wyniesieniem godności Bogu Słynnego Świętego, właśnie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie zapraszam, aby podjąć właśnie te refleksje nad tą wielką osobą w historii naszej ojczyzny. Osobą nie tak odległą, pewnie doskonale znaczna część naszych radiosłuchaczy kojarzy i zna tę postać. Daj Boże, nawet może i osobiście, poprzez osobiste spotkania. Wiemy przecież, że był to człowiek niezmiernie prężny, aktywny, który odwiedzał swoje poszczególne miejsca, które były odpowiedzialne. Radio Gącika. Numery kontaktów naszego studia 56 655
23:55 z Polski Północnej, 56:655 20. Radio Koncita, także proszę być z nami. Mój numer w naszej rzeczni 536-600 lub 536-600-200 spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48-56-655-23-33 lub 48-56-655-23-66. Jakie zamiętaliśmy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, to temat, który chcemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Jakie są nasze doświadczenia, jakie są nasze, jak zachował się w naszej pamięci ksiądz kardynał. Chcemy przywracać tę pamięć, chcemy o tej postaci mówić, chcemy również przyjrzeć się jego nauce, jego wypowiedzią, historii jego życia. Tak trzeba nam i dziś wzorów do naśladowania, a to jest jeden z takich wzorów, który może nam przyświecać pośród naszej codzienności. Serdecznie zapraszam radio słuchaczy do współtworzenia tego czasu, refleksji, wspomnień na temat księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozpocznijmy od początku. 3 sierpnia 1901 rok. Wówczas urodził się ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w miejscowości Zuzelę nad Pugiem, na pograniczu Podlesia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich. Tak pisał ksiądz kardynał. Urodziłem się na styku Podlesia i Mazowsza. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich, zdumiewający ruch, spokój, ufna miara. Tego nie można nazwać żadną miarą. Nie wiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne odsuwanie. Ci ludzie widzą to, co wierzą. 1910 rok. Rodzina państwa Wyszyńskich przeprowadza się do Andrzejewa. 31 października Stefan Wyszyński stracił matkę, która umarła mając zaledwie 33 lata po urodzeniu kolejnego dziecka. Tak wspomina te wydarzenia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Matka moja umierała prawie miesiąc. My, dzieci, siedząc w szkole z lękiem, nadsłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedy się do szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefanie, ubieraj się. Ponieważ po jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam 10 urządów. Spojrzała na mnie i powiedziała: ubieraj się, ale nie tak. Inaczej się ubieraj. Zwróciła się do nas. Odpowiedziała: później ci to wyjaśnię. Kolejne lata, 1912 do 1914, Stefan Wyszyński uczęszczał do gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego w Warszawie. Do szkoły był przyjęty przez Armię Górską na jesień 1912 roku. Rozcięty przez wschodni front wojny 1915 roku. Nie zdołałem już wrócić do szkoły. Moją szkołą i zawsze jednak pozostaje we wspomnieniach Szkoła Wojciecha Górskiego w Warszawie. Jest to znamienna instytucja dla młodego ucznia, który może żyć w niezgodzie z nią jako uczeń, ale jako dorosły człowiek pamięta tylko same miłe rzeczy i sprawy.
1913 rok. Wówczas Stefan Wyszyński przyjął sakrament wierzchowania z rąk biskupa polskiego Juliana Nowomiejskiego. Lata 1914-1917 uczył się razem z imienia Piotra Skargi w Łuszy. Ameryki z Niemcami, Ameryki do liceum Piusa X w Bolesławiu. W 1920 roku po zdaniu matury wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Włocławku. W czasie pobytu w seminarium duchownym w Włocławku dwa nabożeństwa wzajemnie się uzupełniały do serca Pana Jezusa i do Matki Bożej Jasnogórskiej, której obraz był uboczny ołtarz. Wszystkie święta Matki Bożej obchodziły z wielkim podniesieniem ducha, wspomina Stefan Wyszyński. Maria, jakże była już tak obecna, wyciąła się od rodzaju jeszcze wspomnimy. Święta kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego nocnego spotkania na antenie Radia Maria, które chcemy poświęcić postaci Stefana Wyszyńskiego, księdza kardynała. Chcemy wspominać nasze spotkania z nim, nasze również doświadczenia jego homilii, jego osoby, postawy jego życia, postawy niezłomnej. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu dzisiejszego, naszych rozmów na antenie Radia Maria. 39 minut po północy. Jeszcze raz rozbrzmi nam utwór Czarna Madonna. Wiemy na pewno, że uczymy się Nie, śpiewanie, nie. Audycja powstała ze współpracy z Narodowym. To jest, wiecie Państwo, jak dawcą serwisu Biblioteka Opera. Nawet ruskie puszczają w Radio Maryja, ale to jest w stylu wycia, w stylu jak to w ławach siedzą, wyją, ziewają, kaszlą, bo tam zimno mają w kościele rzymskokatolickim. Potem wychodzą i robią burdy, bójki i wszystko to najgorsze na ulicach. Już od środy, czwartku, dzisiaj środa, jutro czwartek. Od trzeciego roku życia do 19, czyli to już tak trochę więcej corocznie, bo to już piąta edycja w tym roku dzisiaj startuje, żeby się udało. Czy to jest ta słowa Janusza Korczaka, nie ma dzieci, są ludzie, tylko o innej skali, to już zasoby doświadczeń, innych emocjach. One tutaj cały czas funkcjonują i wszyscy ci, którzy ten festiwal organizują, myślą o tym tak serio. Cały ten szlak od początku, myślę, że po prostu małymi krokami trzeba taki festiwal budować. Nic, co nie mówię teraz, to trochę też właśnie tym, jest związane z tymi słowami mistrza Korczaka, które rzeczywiście od pierwszej edycji bardzo intensywnie nam przyświecają. Dlaczego? Dlatego, że szereg badań dotyczących ssaków, które wskazują na tym, że w momencie, kiedy jesteśmy pozbawieni jakichś rodzajów bodźców w trakcie naszego rozwoju, no to później albo nie będziemy się przyczynić, albo będziemy się ludzi z przedszkola, czy później ze szkoły podstawowej, czy później lub wcześniej z gimnazjum i liceum, bardzo często nie jest są adekwatne. Takich poszukujemy filmów, które opowiadały o To, co wierzymy, to, co wiemy, to na przykład przekłada się na to, co oni widzą. I to dotyczy także innych ludzi. Były też tak zrealizowane, żeby dzieci w odpowiednim wieku były w stanie je zrozumieć. Do tego, aby w sposób stereotypowy traktować innych ludzi, aby traktować ich jako właśnie pewnego rodzaju przyjmującego, nie indywidualizować ich, nie rozpoznawać ich w takich bardzo charakterystycznych funkcjach, nie wchodzić w to,
proszę powiedzieć, jak te tytuły trafiają do tych festiwalowych sekcji, żeby publiczność mogła je oglądać. I jeszcze proszę o wyjaśnienie roli tak zwanej młodzieżowej grupy programowej, bo to jest muszę powiedzieć strasznie radykalnie o jako dział programowy festiwal Gdańska i widzimy go bardzo w wielu festiwalach międzynarodowych, dziecięcych, młodzieżowych na świecie. Też przeglądamy bardzo intensywnie programy najważniejszych festiwali filmowych w ogóle i poszukujemy tam filmów, które byłyby dla nas interesujące. Poza tym, jak każdy szanujący się festiwal filmowy, międzynarodowy festiwal filmowy, bo za taki się uważamy, ogłaszamy nabór filmów kilka miesięcy przed festiwalem i każdy, kto robi te filmy, może nam film zgłosić do rozważenia i ewentualnego wzięcia pod uwagę. I spośród naprawdę kilkuset filmów zbieramy w tym roku jest to 104 filmy, więc około 100 filmów. Są to i pełne, i średnie, i krótkie metraże. A jeżeli chodzi o młodzieżową grupę programową, to jest to twór, z którego jestem bardzo dumna, który powstał w 2014 roku, czyli już przy drugiej edycji. I polega na tym, że zaprosiliśmy młodych ludzi od 14 roku do praktycznie matury, żeby nam pomogli wybierać filmy, które będą takie, jak powinny być dla współczesnej młodzieży w Polsce, w Warszawie. I oni z kolei spośród kilkudziesięciu filmów, które my im proponujemy, oglądają bardzo wiele godzin poświęcają na to przed festiwalem, oglądają te wszystkie filmy i właśnie wybierają spośród nich te 6-7 pełnych metraży, które biorą udział w konkursie młodzieżowym. Krótko tak, że jest to jeden z pierwszych objawów takiego celu, który nam też od początku przyświecał, czyli żeby zaangażować młodych ludzi w żywy tytuł, czyli tych, do których adresowany ten festiwal, ze współtworzenie kina w trampkach. Czyli nie puste hasło młodzi dla młodych, tylko rzeczywiście tak uważamy, że z całym szacunkiem dla naszych młodych dusz, serc, dla życznych ciał, to jednak młodzi dziś mają swój świat, swoje postrzeganie, które jest swoiste dla tu i teraz. I oczywiście no, pewne rzeczy są też prawdziwe dla każdego młodego pokolenia, które wchodzi w życie, ale mimo wszystko nasze współczesne dzieciaki robią... Także proszę Państwa, tu moja kochana poznanianka się wypowiada, ziomkówka. Proszę Państwa, tu w Warszawie co mamy? No dzisiaj będzie deszcz chyba, powietrze wieje, wiatr, upał jest. Nie wiem, co to będzie. Wieje wiatr. No, Litka musiała się ciepło ubrać. Przestali tu być czarna Madonna, no to możemy to wpuścić. Madonna, czarna Madonna. A wiecie Państwo, jak to jest, ten mafijny układ banków, też tak samo jest, jak jest film, do YouTube wchodzi, to miliony podsłuchiwaczy są. Och, że jak kawałeczek mojej piosenki wpuszczasz, to na menedżerze objawia się, że to jest cudza własność. I wtedy on ma prawo żądać, a to tego, a to tego, a to tamtego. No, widzicie Państwo. To wynika z chciwości, wynika z pazerności, że on jest najmądrzejszy, że jest jedyny, oryginalny i nie wolno jego powielać. I tak ludzie wpadli, także oni nie są wtedy już ani chrześcijanami, nie są ani naśladowcami Jezusa Chrystusa, bo to są półdiabły, czyli słudzy szatana, diabła, devolai, devil the great. Mamy wciąż tablicę przymusową, usuwanie świętości. Co to jest usuwanie świętości? To jest, że proszę Państwa, oni usunęli klechy, drugie przykazanie. Nie będziesz się kłaniał obrazowi rytemu, nie będziesz czynił w ogóle obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz całował obrazu rytego, nie będziesz temu służył. Drugie przykazanie to jest, drugie przykazanie.
Także proszę Państwa, Warszawa to wie, Warszawa to zauważy. Dlaczego? Dlatego, że styl, w jakim nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. To jest na zasadzie mydła i powidła, no bo jesteśmy w takim kontekście sytuacyjnym, osadzeni tu w Warszawie. To Warszawa, mydło i powidło. Warszawa, wielka wiocha. Warszawa, wiocha na płocie, zwłaszcza i zważywszy, że zaraz wsiądę w 143 i pojadę, proszę Państwa, do Oszona Jubilerski. Chodzą w kurtkach, normalnie chodzą w kurtkach. I chodzą, chodzą w kurtkach, bo zaraz wiatr zawieje. Także Radio Koncita. Ja się wydaje, że to sobie znaczy, że to jest jakaś grzyszna treść. Nie da się wypełnić w ciągu 50-30 lat czegoś, co człowiek robi przez na przykład 20 tysięcy lat. No to są jakby dwa różne poziomy, które tutaj mamy. Poziomy ruchu biologicznego, poziomy ruchu kulturowego. Mamy jeszcze do czynienia z ostatnim takim obszarem, który jest teraz bardzo badany, czyli epigenetyką, czyli tym, w jaki sposób zmienia się środowisko kulturowe. Już kurtki zakładają, już kurtki noszą. Niby krótki rękawek, ale. Problemy i postrzeżenia dotyczące świata i rzeczywistości.
miejscu. Natomiast tato ma na to zawsze jedno remedium, czyli przytulmy się. I będziemy się przytulać, w związku z tym może spróbujemy pobić rekord w przytulaniu w kinie. Zapraszamy wszystkie dzieci ze swoimi misiami. Będzie można przed premierą elegancko je ubrać w wstążeczki, w muszki, żeby się prezentowały na premierze. A na koniec właśnie świętujemy 50. urodziny Rexa. Rexo już 50 lat z nami i nas bawi. I już chyba 3-4 pokolenia liczy na gorąco. I będziemy mieć pokaz na placu do Filat od 21. I będziemy śpiewać 100 lat dla Rexa. Proszę Państwa, zapraszamy do 5. Jubileuszowy Centrum Zawodowy dla Dzieci i Młodzieży, Kino w Kramkach. Będziemy, zakąpamy się niewątpliwie nie tylko w Warszawie, w kilku i kilkunastoletnich filmowych bohaterach i bohaterkach. Naszym gościem była pani Anna Stadnik, dyrektora artystyczna Centrum. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Wysyłania Wydawnictwa i na TKP. Przez na zimne czaty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami specjalny koncert. Piękną muzyką kompozytorską pojawią się młode, wybitne talenty. Gospodarka zakazista. Od poniedziałku do piątku w Polsce w sali Samitu 4 o Próbuję wymyć ręce i wykręcić się od jakiejkolwiek odpowiedzialności.
angażuje w niej informacje Polita, który dyskrecję chciał o tej polityce takiej rządzącej przewalać w dwóch ocenie, że złożył na poselski mandat. Mimo tego odpowiada po tą nowoczesnej pierwszej siły. Pierwej mandat powinien zażywać niedopracy, Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa. 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 Witam Państwa.
Thank you.
kwestia chcemy na ten deltę, chcemy na zaplanę, chcemy na wiedźminę i chcemy na się różni. Wtedy postaci, jeżeli w ten sposób sięgają do pewnych efektów, które zaczyna nas działają, no wszystkie te postaci wychodzą z tego takiego mitologicznego, bym powiedział, który nam każe w ogóle oglądać super bohaterów i wiele osób w stronę bohaterów. Bo tych postaci jest więcej tego w kulturze, bo to nie tylko w polskiej kulturze można podobnie też pewnie scharakteryzować Kmicicę chociażby, który też nie jest prawdziwą postacią, jest super bohaterem, rzecznikiem, który się obrócił, a wręcz wszystko na prawie. Więc pod tym względem jakby nie do końca te święty, te postaci, te decyzje. Na pewno wiedzą, że to jest specyficzne, że ma pewne cechy, które się kojarzą, które są trochę polskie. Znaczy on musi być sam sobie takim starym moralnym. Znaczy to on jest kompasem moralnym dla innych ludzi. To on jakby wyznacza pewne rzeczy, które można robić lub nie można robić, które decyzje, które podejmują. On uważa, że stosowne nie to, co narzuca zewnętrzny świat. Taki stary konflikt mamy ludzi, którzy są jakby wyznawcami pewnych ideologii, mamy ludzi, którzy są wyznawcami ogólnie ludzi. Humanizmu, czyli jedni ludzie stawiają ideologię nad ludźmi, drudzy stawiają ludzi nad ideologią. Geralt jest w tej drugiej grupie, to znaczy niezależnie od tego, co się będzie działo. On nie będzie patrzył na ten większy plan, żeby mieć czy wielki polityk. Zawsze będzie patrzył na tego człowieka, który w tym wielkim planie został pokrzywdzony i którego trzeba ochronić. To jest
nowe. Także mija dzień za dniem, mija dzień za dniem. Dzisiaj już mamy ostatni dzień, 31, tak, ostatni dzień maja. Do 1 czerwca proszę doładowywać telefon na kartę w T-Mobile, bo podwaja się, podwaja. Zaraz zobaczymy, czy się podwoi. Pewnie gówno prawda. Wszędzie kłamią, proszę Państwa. Tam, gdzie nie ma Jahwe, tam, gdzie nie ma Boga, tam, gdzie nie ma teokracji, to wszędzie są kłamstwa. A linia Mysia, to Państwo myślą, że to jest jakiś Bóg? Linia Mysia o niczym nie świadczy, bo faryzeusze, jak się modlili, to co oni się modlili? Mieli wiarę w Boga jakiegoś? No. Radio Conchita i proszę być już z nami. Będzie lał deszcz chyba. Muszę kurtkę wziąć. O, patrz. La, 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 la. Także proszę Państwa, to co się będzie działo, no to Państwo będziecie widzieć. Państwo słyszycie jeszcze tylko smrodu z Saskiej Kępy. Państwo nie czujecie. Słychać, pojechała nie policja, do policji podobne, z krwią. Jahwe zabronił ludziom spożywać po potopie, nie żadnym Żydom, tylko po potopie już Noemu. A Jezus powołał się na Noego, że tak jak było za dni Noego, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy, gdy jedli, pili, żyli, byli, Noe wszedł do arki i oni zginęli, bo woda zalała nagle, gwałtownie, tak, że okalająca ziemię para wodna zniknęła, ale też promienie do ziemi docierały nie przez żadną parę wodną, nie przez nic, tylko bezpośrednio, w związku z czym jak i powłoka ozonowa jest niszczona teraz, powłoka ozonowa jest niszczona, to ludzi więcej umiera na raka, a jeszcze jak palą papier, o Jezu, jak to śmierdzi.